Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Witam Państwa w imieniu swoim, nazywam się Rafał Źrela oraz w imieniu koleżanek i kolegów z punktu informacyjnego Funduszy Europejskich w Pile, bo to właśnie jako punkt informacyjny Funduszy Europejskich organizujemy dla Państwa to dzisiejsze webinarium Pożyczki dla przedsiębiorców z Wielkopolski. Punkt informacyjny jest prowadzony przez Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Wszystkich uczestników proszę o to, aby wszelkie pytania, jakie mają, będą mieli w trakcie webinarium, aby zadawali na czacie, który jest udostępniony. To jest to miejsce, na którym też pod koniec spotkania zostanie udostępniona ankieta, którą bardzo prosimy o wypełnienie. No myślę, że już możemy zacząć. Wybiła godzina 12. Proszę Państwa, będziemy mówili o najbardziej popularnych pożyczkach dla przedsiębiorców z Wielkopolski. Znają Państwo program i tak naprawdę w dużej części poświęcimy nasze spotkanie wsparciu, które jest przewidziane dla przedsiębiorców w tym trudnym okresie za pośrednictwem instrumentów mających wesprzeć płynność w firmie oraz dla tych przedsiębiorców, którzy mają możliwości rozwoju i chcą się wesprzeć środkami unijnymi, nisko oprocentowanym pieniądzem, będę mówił Państwu o inicjatywie Jeremy i co się z tym wiąże. Na samym końcu powiem Państwu, na co mogą Państwo liczyć dzisiaj, w najbliższych, tak naprawdę do końca tej perspektywy unijnej, na jakie wsparcie mogą Państwo liczyć ze strony punktów informacyjnych Funduszy Europejskich. Rozpoczynamy pożyczki płynnościowe. I tutaj pamiętajmy Państwo, że główną ideą jest to, aby udostępnić środki finansowe na pokrycie wydatków bieżących, które przyczyniają się do poprawy wskaźników płynności. Jedna i druga pożyczka płynnościowa, od której zacznę, czyli płynnościowa z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju, jak i kolejna pożyczka płynnościowa z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, są działaniami dostosowawczymi. Są działaniami, które zostały decyzjami samorządu oraz samorządu województwa wielkopolskiego oraz w drugim przypadku instytucji zarządzającej programem operacyjnym Inteligentny Rozwój, dostosowane zaraz po wystąpieniu pandemii, aby jak najszybciej móc pomóc przedsiębiorcom. Samorząd województwa wielkopolskiego na ten cel przeznaczył niebagatelną kwotę, bo 36 milionów, co z kwotą 400 milionów dla kraju w ramach pożyczki POIR-owskiej, no to robi naprawdę duże wrażenie. I ta sprzedaż tych pożyczek już trwa od wielu, wielu dni i ten pieniądz płynie do przedsiębiorców. Mogę Państwu powiedzieć, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego zadeklarował, że jeżeli będzie duże zainteresowanie tym instrumentem wsparcia, a dzisiaj możemy już powiedzieć, że ono jest i nie gaśnie, to zarząd przygotuje kolejną pulę środków. Tym podmiotem, który w sensie technicznym, tak żeby Państwu tę kuchnię chociaż przez chwilę wyjaśnić, który udostępnia środki, to jest Wielkopolski Fundusz Rozwoju, spółka z OOś, to spółka podległa województwu wielkopolskiemu właśnie i to Zarząd Województwa Wielkopolskiego doprowadził do tego, że część zdeponowanych z poprzedniej perspektywy środków, a więc środków
tak jak w gospodarstwie domowym, no, trzymanych na czarną godzinę, część tych środków została właśnie na ten cel przeznaczona. Dopowiem, że prezentacja dzisiejsza w formie PDF-u zostanie udostępniona po zakończeniu tego webinaru. Pożyczka z WFR-u przeznaczona jest na finansowanie bieżącej działalności. Nie na działalność rozwojową, a działalność bieżącą, związaną z finansowaniem majątku obrotowego, i to jest punkt wyjścia. Kierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, tak, z naszego województwa, którzy zostali negatywnie dotknięci skutkami epidemii. Proszę Państwa, i teraz co to oznacza? Jak to odnieść się do tego warunku? Otóż zgodnie z przyjętymi w regulaminie zasadami, o taką pożyczkę mogą się ubiegać podmioty, u których spadek obrotów albo przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej nastąpił co najmniej o 20% w dowolnie wskazanym miesiącu kalendarzowym w porównaniu do miesiąca poprzedniego w 2020 roku. Natomiast albo, jeżeli tutaj ktoś nie byłby w stanie spełnić tego kryterium, jeżeli o co najmniej 15% w dowolnie wskazanym okresie 2020 roku w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku. Przy czym tutaj co najmniej miesięczny okres jest brany pod uwagę. Maksymalna kwota pożyczki to 300 tysięcy. Z pewnych względów pożyczki do 100 tysięcy cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlaczego? O tym za chwilę. No i mamy oprocentowanie na poziomie 0. Bądźmy pewni, to 0% to jest 0%. Nie ma dodatkowych opłat, nie ma prowizji i taka forma może mieć miejsce. Z pewnym zastrzeżeniem, ja do tego jeszcze wrócę, ale choć mowa o marginalnej sytuacji w całej masie przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczki płynnościowej, to jednak część przedsiębiorców może chcieć uzyskać tę pożyczkę i może chcieć uzyskać tę pożyczkę także z oprocentowaniem nie zerowym, a kilkuprocentowym. Dlaczego tak jest, opowiem za chwilę. Czyli podsumowując, mamy dla firm negatywnie dotkniętych skutkami epidemii, dla tych, które funkcjonują na terenie naszego województwa. To jest bardzo istotna rzecz, przy czym nie muszą to być firmy, które są zarejestrowane w naszym województwie. Ważne, żeby tu prowadziły działalność. No i co ważne, co do terminów, stale mają ją prowadzić i deklarować jej prowadzenie także sprzed okresu 1 marca tego roku. Finansowana może być działalność związana ze zwiększaniem majątku obrotowego, stricte związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Natomiast zobowiązania wynikające z prowadzącej działalności gospodarczej, no, które można sfinansować z tej pożyczki, to te, które są wymagalne po 1 marca. To, co jest warte zapamiętania, to jest do 300 tysięcy złotych i do 6 lat. Jest to maksymalny okres spłaty pożyczki. No i proszę Państwa, oprócz tego oprocentowania warto zwrócić uwagę na dosyć korzystną dla przedsiębiorców rzecz, że istnieje maksymalnie roczna karencja w spłacie pożyczki. Mało tego, po zakończeniu, gdyby ktoś chciał z tego zapisu skorzystać, to również może po zakończeniu karencji, a więc po sympatycznym okresie, w którym się nie spłaca ani rat kapitałowych, ani rat odsetkowych, no bo odsetki od zera, wiadomo, że są zerowe,
a po zakończeniu tego rocznego okresu można wnioskować o wakacje pożyczkowe. Czyli koniec końców można doprowadzić do sytuacji takiej, w której składając wniosek dzisiaj, przez półtora roku można dysponować środkami z tej pożyczki, nie musząc jej spłacać jeszcze w tym czasie. Maksymalnie musimy się zmieścić w 6 latach, ale jeżeli firma rokuje, to a przeszkodą jest tylko ta pandemia, można taki okres świadomie sobie zaplanować i z tego wsparcia skorzystać. No i kolejna niespodzianka, dosyć wdzięczna cecha tego instrumentu, to jest to, że na wydatkowanie kwoty mają Państwo cały rok. Nie miesiąc, nie parę tygodni, tylko mają Państwo cały rok na wydatkowanie kwoty otrzymanej pożyczki. Wkład własny nie jest wymagany, a chwilę temu mówiłem już o braku wszelkich dodatkowych opłat. No i teraz, proszę Państwa, widzą Państwo oprocentowanie i co do zasady trzymamy się tego, co jest w tej lewej kolumnie, w ramach pomocy de minimis. Proszę Państwa, Komisja Europejska przyjęła, że 200 tysięcy euro, równowartość 200 tysięcy euro na jeden podmiot w okresie 3 lat, to jest maksymalna kwota, jaką można uzyskać, nie naruszając zasad wolnej konkurencji. Ale jeżeli jakiś podmiot ma za sobą dotacje unijne w ciągu ostatnich 3 lat, które ten rachunek, powiem tak, obciążają, tak? To znaczy są beneficjentami działań, które były finansowane w ramach tej pomocy de minimis. I tym samym brakuje przedsiębiorcy no już możliwości uzyskania wsparcia w ramach de minimis, albo jeżeli przedsiębiorca prowadzi taką działalność, która nie jest wykluczona z finansowania w ramach tej pomocy de minimis, może skorzystać z innych form, sięgnąć na zasadach programu pomocowego, czyli tego stworzonego właśnie na potrzeby walki z COVID-19 wśród przedsiębiorców, w gospodarce może bardziej, albo na warunkach rynkowych, przy czym wówczas mowa też o niskim oprocentowaniu, no nie tak korzystnym jak to zerowe w ramach de minimis, ale też wartym uwzględnienia. Stopa bazowa, jak Państwo za chwilę zobaczą, jest niewielka, bo nie przekracza 1,5%. Pamiętajmy o pewnych wykluczeniach. Mówimy cały czas o pożyczce płynnościowej z Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju. Nie może być podwójnego finansowania. Omówię te punkty, które tutaj są na tej prezentacji. Nie może być podwójnego finansowania, a wydatki o charakterze inwestycyjnym również nie mogą być objęte wsparciem z pożyczki płynnościowej. Wyprzedzająco troszkę powiem, że to są tego rodzaju wydatki, na które znajdą Państwo wsparcie w innym narzędziu dostępnym dla przedsiębiorców. Nie mogą być finansowane zadania niezwiązane bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą. Także kary pieniężne nie podlegają, ich spłata nie podlega finansowaniu z pożyczki. Proszę Państwa, przepraszam, że tak się zacząłem, ale tu jednocześnie mam podgląd na czat, gdzie można sprawdzić, jakie działalności są wykluczone z pomocy de minimis. Proszę Państwa, to jest sprawa dosyć, wydawać by się mogło, prosta, ale nie do końca. Otóż, po pierwsze, taką odpowiedzią, którą chciałbym Państwu udzielić na tak postawione pytanie, to u swojego pośrednika. To jest bezpieczna odpowiedź, to znaczy, że
pośrednik finansowy wybrany do dystrybucji tej pożyczki, zresztą innych, w których stosuje się pomoc na zasadzie de minimis, powie Państwu po uzyskaniu informacji, jaką wykonują Państwo działalność, czy ona podlega wsparciu, finansowaniu, czy nie. Niestety nie jest to dostępne w postaci konkretnej listy PKD prowadzonej działalności. Swego czasu, muszę Państwu powiedzieć, że stało się to przedmiotem mojego takiego drobnego śledztwa. Dotarłem ostatecznie do Banku Gospodarstwa Krajowego, który organizuje całą dystrybucję pomocy akurat w ramach Jeremiego, ja to dla Jeremiego sprawdzałem. Koniec końców nie ma takiej listy, każdorazowo trzeba sprawdzić, czy nawet zapis potencjalnie wykluczający stoi w sprzeczności w związku z charakterem prowadzonej de facto działalności. To rozstrzyga o tym, czy na liście wykluczeń znajduje się, czy nie. Czyli odpowiadając Pani Magdzie, tak? Proszę u pośrednika, do pośredników za chwilkę dotrzę. Koszty utrzymania nieruchomości również nie mogą być finansowane, ani koszty utrzymania mieszkań przeznaczonych na wynajem, leasing czy dzierżawę. Również działalność w zakresie produkcji, tak, i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych też jest wykluczona. No a także pozostałe sektory, chyba że ktoś nie chce skorzystać z tej pomocy de minimis. Dlatego wpisaliśmy tutaj, jeżeli dotyczy. To tym bardziej, to już chyba nie jest wstrząsający zapis, że wydatki, których finansowanie ze środków publicznych jest wykluczone, no też nie może uzyskać finansowania. Częste pytania dotyczą możliwości wykorzystania tej pożyczki płynnościowej o bardzo dobrych przecież parametrach finansowych do zrobienia porządku ze swoimi finansami w firmie. Proszę Państwa, można, ale nie do końca. Zerknijcie Państwo proszę na tę tabelę. Ona pokazuje na przykładzie kredytu, załóżmy, że to jest kredyt komercyjny. Możemy finansować spłatę zarówno rat kapitałowych, jak i odsetek, wykorzystując to narzędzie, ale nie możemy dokonać całości spłaty. Oczywiście, że nie dotyczy to sytuacji, w której w okresie 365 dni komuś akurat się ten kredyt kończy, więc siłą rzeczy wcześniej zaciągnięty. Siłą rzeczy taka ewentualność się pojawi. Natomiast co do zasady nie jest to możliwe. Jeżeli chodzi o zabezpieczenia, proszę Państwa, ten weksel własny in blanco jest pogrubiony nie bez powodu. Otóż kwoty pożyczek do 100 tysięcy złotych są zabezpieczane wekslem własnym in blanco i tylko tym instrumentem. Stąd cieszą się bardzo dużym wsparciem. Kwoty powyżej są zabezpieczane. No, to jest katalog, z których Państwo skorzystają. No to proszę sobie już sami odpowiedzieć. A o szczegóły proszę pytać w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości albo w Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. O ile nabór jest wstrzymany w tej drugiej instytucji, w WARP-ie to nadal ma miejsce, to zawieranie kolejnych umów, przyjmowanie wniosków, o tyle proszę się nie obawiać tych pieniędzy w miarę potrzeb. Tak jak na początku wspomniałem, nie powinno zabraknąć. Zarząd Województwa Wielkopolskiego trzyma rękę na pulsie. Ok, proszę Państwa, teraz przechodzę do omawiania drugiego instrumentu wsparcia płynności.
tym razem też finansowanego oczywiście ze środków unijnych, ale w tym przypadku z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Odpowiadając na kolejne pytania, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej nie mogą wspierać się tym instrumentem. On jest skierowany do przedsiębiorców. Proszę Państwa, pożyczka płynnościowa z POIR. Związana jest podobnie z finansowaniem działalności bieżącej i gwoli tutaj tego aspektu historycznego dopowiem, że w ramach poddziałania 3.1.3 została przeprowadzona zmiana, jak tylko pojawiła się ta epidemia i instytucja zarządzająca zastąpiła Fundusz Pożyczkowy Innowacji Funduszem Pożyczkowym Wsparcia Płynności MŚP. Pani Dorota pyta, jak wyliczyć kwotę, o jaką może ubiegać się przedsiębiorca? Tylko nie do końca mam pewność, czy wynika ona z braku wiedzy co do ustalenia pomocy de minimis, czy każdorazowo uzyskując, nie. To wynika w przypadku, pytanie teraz, o którą pożyczkę Pani pyta, czy jeszcze do tej z WFR-u, czy tej z POIR-a, tak? Tutaj z WFR-u. Proszę pamiętać, że badane są możliwości i badane są Państwa potrzeby. No to Państwo wiedzą, i tutaj elastyczność akurat w tej pierwszej jest dosyć duża, jakie wydatki będą pokrywane, tak długo jak one będą wiązały się z wymaganymi zobowiązaniami po 1 marca tego roku, tak długo jak będą dotyczyły zobowiązań czy też wydatków bieżących, tak długo będą Państwo mogą się o taką kwotę ubiegać. Oczywiście do, powiem tak, 300 tysięcy to jest maksimum środków, które można przedsiębiorcy przekazać i oczywiście sporo jest właśnie takich form wsparcia, ale kluczem wiem, że są też zabezpieczenia, tak? Na ile zabezpieczeń jestem w stanie, mówię o kwocie powyżej 100 tysięcy złotych, jako przedsiębiorca zapewnić, jeżeli jest to pula środków. Pamiętajmy Państwo o zabezpieczeniach, tak? Bo tym się limitujemy, zabezpieczeniami, możliwościami spłaty ocenianymi przez analityków i możliwościami funduszu, tak? No bo ta ilość środków jest, jak powiedziałem, ograniczona. Zróbmy tak, ja jednak, żeby ruszyć z POIR-em, proszę Państwa, bo mamy już 12.26, do pytań wrócimy za chwilkę, dobrze? Taką, pozwólcie Państwo jeszcze parę zdań dopowiedzieć. Mamy 400 milionów dla całego kraju. Powiem troszkę szybciej o tym instrumencie, ale nie dlatego, że on jest chwilowo niedostępny. On będzie dostępny. Takie są zapowiedzi. Mam prawo wierzyć, że tak właśnie będzie. Jest wiele podobieństw do poprzedniego, choć nie wszystkie. Proszę bardzo. Mamy wymienione na tym slajdzie kierunki finansowania, tak? Mamy zarówno wynagrodzenia, po prostu zobowiązania publiczno-prywatne, kredyt kupiecki, możemy tutaj finansować zwykły zakup towarów i te, które są nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 roku. To już pierwsza różnica w porównaniu do tego wcześniej omawianego instrumentu. Podobieństwem jest to, że jest to okres 6-letni i oprocentowanie wynosi 0%. Karencja w spłacie jest krótsza niż w poprzednich, ale też no, całkiem przyzwoita, 6-miesięczna.
i mogą Państwo skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych w tym i w kolejnym roku. Również nie ma żadnych opłat i prowizji. Maksymalnie, zerknijcie Państwo, mamy 15 milionów złotych, to jest maksymalna tak, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 milionów złotych i ona jednocześnie nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy. Tak to zostało skonstruowane. Lub też dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń. Więc warto sobie przeliczyć, żeby zobaczyć, z którego instrumentu szybciej, łatwiej. Kolejna cecha tej pożyczki to jest taka, że dotyczy przedsiębiorstw utworzonych w przypadku przedsiębiorstw utworzonych po 1 stycznia. Maksymalna kwota nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres 2 lat. Jest pewna furtka, jest otwarta, jest jednak, zerknijcie Państwo, w zapisie regulaminowym mowa o tym, że kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotu firmy, wysokości wynagrodzeń pracowników. Te o szczegóły proszę pytać w instytucji finansującej, bo jeżeli przedsiębiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowanie na płynność i od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy. Kolejne warunki to jest, są takie, że firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed końcem ubiegłego roku, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji. To jest jeden. I kolejny, że na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy. Wnioskującym podmiotem jest mikro, mały lub średni przedsiębiorca. I proszę Państwa, i tu jest dobry moment, żeby się zatrzymać i powiedzieć o pewnej dokumentacji, która w każdej instytucji przyjmującej wnioski, które mają dotyczyć mikro, małych lub średnich przedsiębiorców, się spotyka. Ta dokumentacja, oprócz samej tej części ekonomicznej przedsięwzięcia, a oprócz tej związanej z zabezpieczeniami, w pewnym, to niemałym zakresie dotyczy możliwości ustalenia, czy podmiot wnioskujący spełnia to kryterium. Niby drobiazg, ale jednak, proszę Państwa, w odniesieniu do obowiązujących przepisów unijnych, każda instytucja pośrednicząca musi zbadać, patrząc na powiązania wszelakie, nie tylko kapitałowe, czy dany podmiot spełnia kryteria małego, mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, czy nie. To jest absolutnie fundamentalna sprawa. Również dokumentacja, czy w POIR-ze, czy w tym WFR-ze, wiąże się z ustaleniem poziomu pomocy de minimis, której się, na którą Państwo mogą liczyć. Temu też służą pewne dokumenty, o które będą Państwo proszeni. Mówię o tym, żebyście się Państwo nie zniechęcali, kiedy zobaczycie może nie jedną stronę papieru, a 10 stron. Jakby tłumaczę, z czego to wynika. To nie jest jakaś biurokracja pośredników, tylko wynika z przepisów, notabene jednakowych w całej Unii, ale pamiętajcie Państwo o jednym, że punkty informacyjne funduszy europejskich pomagają Państwu na każdym etapie aplikowania o te fundusze, jeżeli Państwo mają jakieś pytania. Jeżeli czasami trzeba coś przetłumaczyć z polskiego na nasze, służymy pomocą, nieodpłatnie służymy pomocą. Zdalnie, na razie jeszcze te usługi są świadczone zdalnie, ale mają Państwo nas telefony, maile, mogą Państwo się poprzez komunikatory z nami umawiać, służymy pomocą. Nam też zależy, żebyście Państwo jak
garściami brali z tego, co jest dostępne. Kontynuując POIR-owską pożyczkę płynnościową, podobnie jak w tej z WFR-u, mowa o takich podmiotach wnioskujących, które nie podlegają wykluczeniu możliwości, no i mają siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej. Proszę Państwa, Polska Fundacja Przedsiębiorczości dysponuje 3 lokalizacjami, w których udzielane są chwilowo nie te pożyczki. I kolejny podmiot to Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, również z 2 lokalizacjami. Okay. Proszę Państwa, nie tylko, jak Państwo wiedzą doskonale, w różnych branżach dzieje się różnie i są też takie, w których firmy postanawiają dokonać wydatków inwestycyjnych, dokonać pewnego kroku milowego w swoim rozwoju. I tutaj fundusze unijne, w szczególności z tej inicjatywy Jeremy, służą pomocą. Mowa o nisko oprocentowanych pożyczkach. Powiem Państwu o 2 dostępnych w Wielkopolsce. To jest tak zwana mała pożyczka inwestycyjna i ta pożyczka inwestycyjna. Taka nazwa, niezbyt skomplikowana. Po pierwsze, przechodzimy teraz do tej małej pożyczki inwestycyjnej. Firma może być z całej Polski, skądkolwiek, gdziekolwiek zarejestrowana, ale ważne, żeby prowadzona działalność była na terytorium województwa wielkopolskiego. Tutaj była ta planowana. Maksymalny poziom finansowania to 500 tysięcy złotych i podobnie jak poprzednich kierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców na zasadach de minimis lub rynkowych. Oprocentowanie zostało niedawno obniżone i wynosi 1,35% w skali roku. Proszę Państwa, to jest, tam przecinek nikt nie przestawił w niewłaściwy sposób. To jest faktyczny poziom oprocentowania. Proszę Państwa, i najważniejsza rzecz, mój błąd, że tego nie wpisałem, to jest oprocentowanie stałe. Pamiętajmy, to nie jest tak, jak do czego jesteśmy pewnie przyzwyczajeni, że mamy wysokość oprocentowania w postaci jakiejś marży i WIBOR, który rośnie, albo LIBOR, jeżeli tam w obcych walutach, ale w tym przypadku mówimy o ostatecznym poziomie oprocentowania, ono jest na takim niskim poziomie. Kierowane jest to także do startupów, także na przedsięwzięcia w ramach inteligentnych specjalizacji. Nie jedynie, proszę Państwa, ale jeżeli ktoś jest startupem, jeżeli ktoś jest prowadzi działalność w ramach inteligentnych specjalizacji ustalonych w naszym województwie, mogą Państwo korzystać, czy też funkcjonuje w ramach, na obszarze objętych tak zwanym wiejskim obszarem funkcjonalnym, może liczyć na dodatkowe wsparcie. Ono dotyczy albo oprocentowania, albo i długości karencji. O tym za chwilę. Koniec końców chodzi o wzmocnienie potencjału, umocnienie pozycji na rynku, czy też o podniesienie konkurencyjności. Takie są cele tego finansowania. Okres płaty to 7 lat, a karencja w ramach tej małej pożyczki inwestycyjnej to 6 miesięcy. No i teraz, proszę Państwa, przez chwilę mogę nic nie mówić, bo pojawi się lista podmiotów udostępniających te pożyczki. Widzą Państwo, że tych podmiotów nie brakuje. Mają czasami po kilka biur w Wielkopolsce. Niektóre podmioty są nie z Wielkopolski, ale biuro prowadzą na terenie naszego województwa. Okej,
Czyli tak przebrnęliśmy przez MPI, przez tą małą pożyczkę inwestycyjną, a teraz pożyczka inwestycyjna. Bardzo podobno. Też dotyczy Województwa Wielkopolskiego. Kwota jest już wyższa, domyślamy się, do ponad milionów złotych. Również kierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. I tu, proszę Państwa, też można albo na zasadzie de minimis, albo na zasadach rynkowych uzyskać wsparcie w ramach tej pożyczki. Pojawia się, przepraszam, wysokość tego oprocentowania, podobnie na poziomie od 1,35. Proszę Państwa, na preferencje mogą liczyć podmioty z tak zwanych kluczowych obszarów inwestycyjnych, jak to Bank Gospodarstwa Krajowego określa, i polegają one na tym, że albo firma wprowadza innowacyjne rozwiązania, albo działa w ramach inteligentnych specjalizacji, o których już chwilę temu mówiłem, albo na obszarach, wiejskich obszarach funkcjonalnych. To nie znaczy, że to są warunki konieczne do spełnienia. Dla tych obszarów, dla tych podmiotów, które spełniają którąś z tych cech, są jeszcze większe preferencje, tak powiem. No, chociażby wydłużony okres karencji albo poziom oprocentowania. Ale korzystają z niej także te podmioty, które nie mają innowacyjnych rozwiązań, także te, które nie należą do inteligentnych specjalizacji, ani nie leżą na obszarach wiejskich, wiejskich obszarach funkcjonalnych. Ma ona się przyczynić do wzmocnienia potencjału gospodarczego, do umocnienia pozycji na rynku, albo i do podniesienia konkurencyjności firmy, która wnioskuje. Można w ramach tej pożyczki zakupić środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, a także roboty budowlane. I faktycznie wiemy, że tego typu praktyki mają miejsce, tego typu zadania są przedmiotem wsparcia finansowego. Okres płaty to nawet 10 lat. Karencja natomiast wynosi standardowo, jeżeli ktoś chciałby z nich skorzystać, 8 miesięcy. Przy tych, które charakteryzują się tymi cechami, o których mówiłem chwilę wcześniej, można liczyć na 12-miesięczną karencję. Wówczas, decydując się na karencję, spłacamy w tym okresie, w pierwszym okresie 8 bądź 12 miesięcy wyłącznie raty odsetkowe, a raty kapitałowe po zakończeniu tego okresu. Czyli, proszę Państwa, w praktyce to wygląda tak, że przez ten pierwszy okres, przez ten pierwszy rok, czy tam niecały rok, możemy poczuć się, jakbyśmy dotację dostali, bo zastrzyk pieniądza jest. Spłata następuje dopiero po tym okresie. I proszę Państwa, partnerzy, którzy dystrybuują te środki w Wielkopolsce. Proszę bardzo. Okej. Czy w międzyczasie mamy pytania? Nie mam pytań. Źródła informacji o funduszach europejskich. Zachęcamy Państwa do śledzenia strony funduszy europejskiego.pl. To jest strona, proszę Państwa, mam ze sobą taki baner, zresztą jeśli Państwo widzieli banery punktów informacyjnych funduszy europejskich, one zawsze mają w sobie nazwę tej strony funduszy europejskiej.gov.pl, zawsze zachęcamy do niej. Tam jest niemalże wszystko, co dotyczy funduszy strukturalnych. Dla naszego województwa bardzo taką solidną stroną, gdzie mamy z pierwszej ręki informacje, to strona poświęcona naszemu wielkopolskiemu regionalnemu programowi operacyjnemu na lata 2014-2020. No i proszę Państwa, taka prywata firma, która prowadzi punkt informacyjny funduszy europejskich, warp.org.pl, też dysponuje newsletterem i bardzo selektywne informacje przekazuje.
w ramach, na wydatki bieżące w ramach Jeremiego? Nie. Odpowiadając tutaj na pytanie. Mamy sieć punktów funduszy europejskich. Proszę Państwa, jesteśmy jednym z kilkudziesięciu krajów punktów finansowanych z tak zwanego programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Dzięki temu w całym tym budżecie unijnym 2014-2020 mogą Państwo nieodpłatnie uzyskiwać wsparcie nie tylko w Poznaniu, gdzie jest zlokalizowany główny punkt informacyjny naszego województwa, ale także w lokalnych, rozsianych po Wielkopolsce. Punkt informacyjny Funduszy Europejskich, który mam zaszczyt tutaj reprezentować, obejmuje zasięgiem 5 powiatów północnej Wielkopolski. Odpowiadam na pytanie, że o pożyczkach dla dużych przedsiębiorców nie ma. Proszę dowiadywać się na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego i tam szukać wsparcia. Dobrze, odpowiadam teraz na pytanie z czatu. Dzisiejsze webinarium tego nie obejmuje. Pytania, z którymi mogą się Państwo do nas zwrócić, mogą mieć charakter ogólny na temat funkcjonowania funduszy i wsparcia w każdym okresie, o możliwościach uzyskiwania dofinansowania, jak przygotować wniosek, jak go realizować, rozliczyć. Proszę Państwa, jeżeli nie będziemy znali pytania na jakieś postawione, odpowiedzi na postawione przez Państwa pytanie, to dowiemy się, będziemy szukali. Tak? No od tego jesteśmy, żeby Państwa tutaj wyręczyć, żebyście Państwo po pierwsze korzystając z naszego wsparcia upewnili się, że wykorzystujecie możliwości, jakie są we wsparciu swoich zamierzeń no biznesowych, bo dzisiaj kierujemy to do przedsiębiorstw, choć tylko przedsiębiorcy są beneficjentami wsparcia unijnego, ale żebyście Państwo wiedzieli, czy wspierając swoje, czy tworząc ramy swoich pomysłów biznesowych, wykorzystujecie wszelkie możliwe wsparcie, czy aby na pewno pod jakimiś tam drzwiami, a za jakimiś tam drzwiami nie kryją się wielkie pieniądze, pod które tylko trzeba zapukać. My Państwu powiemy, czy są dostępne, a jeżeli tak, to gdzie, kiedy. Chociaż prawda jest też taka, że mamy finał tego budżetu unijnego, więc proszę Państwa, 2014-2020. Jak już jestem przy głosie, to powiem Państwu, że ten budżet unijny będzie rozliczany jeszcze przez 3 lata. To oznacza, że pewne działania zaplanowane w tym okresie, jeżeli nie zostały wydatkowane, albo jeżeli zostały jakieś oszczędności poczynione, to instytucja zarządzająca danym programem operacyjnym może wprowadzić dodatkowe nabory, także kiedy już rozpocznie się nowa era, nowy budżet, realizacja nowych celów ustalonych na poziomie Europy. Przepraszam, sekundkę, patrzę. W jaki sposób będą wydatkowane rozliczenia na podstawie dokumentów księgowych? Tak, na podstawie dopuszczalnych w kraju dokumentów księgowych. Czyli nie tak jak w przypadku postępów w budowie, jeżeli ktoś budował i uzyskiwał wsparcie finansowe właśnie na ten cel. W finansowaniu komercyjnym znamy takie oto formuły, w których nie tyle dokumenty księgowe są przedmiotem dalszego zaliczania kolejnego etapu prac, a postęp w budowie tutaj wyłącznie dokumenty księgowe. Pani pisze o poręczycielach, tak? Przepraszam, pan. Wzrok już nie ten, proszę wybaczyć. Koleżanka też złośliwie laptopa odsunęła tak daleko, że.
Proszę Państwa, co do pośredników i warunków, jakie muszą spełniać, bardzo proszę pytać co do poręczycieli, tak? Co do poręczycieli i warunków, jakie muszą spełniać, bardzo proszę pytać u danego pośrednika. To jest zupełnie kwestia, której nie jesteśmy w stanie ująć choćby dzisiaj. Koleżanka zamieściła ankietę. Bardzo prosimy o kliknięcie na nią i jej wypełnienie albo teraz. Strata, bo nie zobaczą Państwo tego, to jeszcze mam Państwu do pokazania cennego, albo chwilę po zakończeniu tego webinarium. Wracając do tych form. Proszę Państwa, telefonicznie, pisemnie, mailowo, albo też poprzez takie spotkania, jak to dzisiejsze webinarium, docieramy do Państwa. Ja ze swojej strony miałem tyle do powiedzenia. Bardzo Państwu dziękuję, że razem dopłynęliśmy. Jeszcze jednej rzeczy pamiętajcie Państwo. To, co ja dzisiaj Państwu mówię, to jest według stanu na dzisiaj. Za pół roku, być może za parę miesięcy, możliwości wsparcia ze środków unijnych mogą być inne. Jakie będą, to my będziemy widzieli. Państwo proszę, mając z nami kontakt, dopytujcie się. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.